Dzień dobry, nazywam się Dorota Wągrodna, witam ponownie w moim studio Pilates. Spotykamy się dziś ponownie, żeby poćwiczyć. Dziś z grupą bardziej zaawansowaną. Lekcja będzie zakończona pozycją stojącą. Ćwiczenia zatem dla osób, które mają za sobą około 16 lekcji, minimum takie, bez żadnych dolegliwości bólowych. Słuchaj uważnie moich instrukcji i wykonuj dokładnie moje ćwiczenia. Kładziemy się, pozycja neutralna. Nogi na szerokość bioder, stopy wysunięte z linii kolan. Kręgosłup lekko odstaje od maty, także jesteśmy w stanie z oporem wcisnąć tam dłonie. Łopatki przylegają do maty, ręce proste przy nami, dłonie do siebie zwrócone. Stabilizacja łopatek z wdechem. Otwieramy ramiona w kierunku maty, nie kładziemy rąk. Powoli wydech, wracamy do pozycji wyjściowej. Z wdechem otwieramy ramiona i powoli wydech, wracamy do pozycji wyjściowej. Z wdechem otwieramy ramiona i powoli wydech, wracamy do pozycji wyjściowej. Stabilizacja łopatek jest stałym elementem ćwiczeń, także zawsze od tego zaczynamy. Z wdechem otwieramy i powoli wydech, wracamy do pozycji wyjściowej. Wdechem otwieramy ramiona, chwilę przytrzymujemy nad matą i kładziemy ręce szeroko na macie. Łączymy razem nogi, podpieramy na palce, wdech przygotowawczy, z wydechem przechylamy nogi na jedną stronę, w granicy kontroli przeciwna łopatka nie odrywa się od maty. Z wdechem łagodnie wracamy do środka i z wydechem na drugą stronę. Łopatka nawet nie chce zacząć chcieć odrywać się od maty. Z wdechem łagodnie do środka. Ma to być rozciąganie bardzo łagodne. Z wydechem przechylamy nogi. Z wdechem wracamy do pozycji wyjściowej. I z wydechem na drugą stronę. I z wdechem powrót. Stopy podparte na palcach najlepiej. I uwaga, z wydechem przechylamy nogi na jedną stronę i przytrzymujemy chwilę. Oddalamy kolec biodrowy od dolnej linii żeber, rozciągamy bok ciut mocniej. Łagodnie wracamy do środka, robimy wdech i z wydechem na drugą stronę i znowu chwilę przytrzymujemy. I łagodnie wracamy do środka, rozstawiamy nogi na szerokość bioder, ręce wzdłuż ciała. Unosimy prawą nogą do pozycji kolano-kolec. Jeśli nie mamy dolegliwości bólowych kręgosłupa, można spróbować wyprostować nogę do pionu. Jeśli nie, noga ugięta, wdech przygotowawczy z wydechem. Przechylamy nogę na siebie na zewnątrz, z wdechem do tyłu i do środka. Symetryczne kółeczka dookoła kolca. Miednica się nie rusza. Lub do pionu. Symetryczne kółka dookoła kolca biodrowego. To dla osób oczywiście zaawansowanych, ta prosta noga. I w drugą stronę. Prosta noga. Na siebie. I
I druga noga. Pozycja kolano-kolec wyjściowa. Wdech z wydechem przechylamy nogę na siebie, na zewnątrz. I z wdechem do tyłu i do środka. Wydech na klatkę, wdech od siebie. Wydech i wdech. Kolejne ćwiczenie. Pojedynczo unosimy nogi do pozycji krzesełka. Z rąk robimy klin między pupę i matę, bez unoszenia pupy, wdech przygotowawczy. Z wydechem jedną nogą prostujemy pod kątem 45, drugą na klatkę i płynnie po tarczy zmiana, tak zwany rowerek. Wdech i wydech, wdech i wydech, wdech, wydech. Wdech i wydech. I do tyłu. Jeśli boli Cię kręgosłup, nie prostuj nóg do końca. Pojedynczo opuszczamy nogi na matę. Unosimy prawą nogę ugięta w kolanie, przyciągamy na klatkę, a przeciwną nogę prostujemy. Rozciągamy dolne przyczepy tylnej strony, mięśni tylnej strony uda. Bardzo takie subtelne rozciągania, a dające dobre efekty. Chwilę przytrzymujemy w tej pozycji. Uginamy nogę na macie z powrotem, tą, którą rozciągamy nogę. Prostujemy daleko od siebie, wdech. Z wydechem przyciągamy troszeczkę, rozciąganie na trzy. Wdech z wydechem, troszkę więcej. Wdech z wydechem, może jeszcze ciut nam się uda. Taki średni stopień rozciągnięcia tylnej strony uda. Przytrzymujemy w tej pozycji, prosta noga. Jeśli nam się ugina, znaczy, że za daleko poszliśmy, cofamy i dociągamy tyle, ile możemy. Można sobie pomagać gumą w tym ćwiczeniu. Najlepiej taki stretching przytrzymać nogą od 20 do 30 sekund. Uginamy nogę w kolanie, zadzieramy, obciągamy palce, praca w stawie skokowym. Często zapominamy o stopach w ćwiczeniach. Tutaj fajnie dodać sobie do każdego ćwiczenia, do każdego treningu też ćwiczenia na mięśnie stóp, żeby zapobiegać urazom. Na boki stopa. Opuszczamy nogę na matę i przeciwna noga. Tak samo przyciągamy nogę na klatkę i drugą nogę prostujemy. Rozciągamy dolne przyczepy, mięśnie tylnej strony uda. Uginamy nogę na macie, prostujemy nogę daleko od siebie. Wdech z wydechem, noga na macie ugięta. Wdech z wydechem przyciągamy troszeczkę. Wdech z wydechem trochę więcej. Wdech z wydechem, jeszcze ciut, czyli nie na raz, a w trzech etapach. Jest to łagodniejsze dla mięśnia i bardziej efektywne również. I tutaj też chwilę przytrzymujemy.
nie wstrzymujemy oddechu, też pamiętamy, oddychamy. Bo wtedy mięsień się rozluźnia i się rozciąga. Uginamy nogę w kolanie, praca w stawie skokowym. Zadzieramy, obciągamy palce na początek. I na boki. Opuszczamy nogę na matę, łączymy razem nogi. Z wdechem prostujemy nogi, sunąc po macie. I wydech, palce razem, kolana szeroko. Podciągamy żabką do góry, na górze łączymy kolana. Z wdechem prostujemy. Wydech, palce razem, kolana szeroko. Podciągamy żabką. Z wdechem prostujemy. Robiąc wydech, podciągamy nogi żabką do góry. Z wdechem prostujemy. Wydech, palce razem, kolana szeroko, podciągamy żabką do góry. Z wdechem prostujemy i wydech, żabka do góry. Zatrzymujemy nogi, ręce wzdłuż ciała przekładamy. Z wdechem przenosimy ręce za głowę. Zaczynamy wydech i przenosimy ręce bokiem wzdłuż ciała i daleko w przód. Z wdechem przenosimy ręce za głowę. Zaczynamy wydech. Czyli wydech poprzedza ruch rąk. Z wdechem przenosimy ręce za głowę. Z wdechem przenosimy ręce za głowę. I zatrzymujemy ręce. Ręce i nogi łączymy. Z wdechem przenosimy ręce za głowę, prostujemy nogi. Zaczynamy wydech. Ręce bokiem, nogi żabką do góry i zatrzymanie z wdechem. Przenosimy ręce za głowę, prostujemy nogi. Zaczynamy wydech, ręce bokiem, nogi żabką do góry. Wdech. Wdech. Z wdechem przenosimy ręce, prostujemy nogi, zaczynamy wydech. I ostatni raz wdech. Dobrze, zatrzymujemy się, pozycja neutralna, ręce pod głowę. Mięśnie brzucha, wdech przygotowawczy. Z wydechem unosimy klatkę, kręgosłup zbliża się do maty, patrzymy w sufit i z wdechem kręg po kręgu odkładamy na matę. Zaczynamy wydech, unosić klatkę, patrzymy w sufit i z wdechem opuszczamy. I z wdechem opuszczamy. Nie ciągniemy rękami głowy. Pokażę teraz, jak nieprawidłowo. Tak? To jest nieprawidłowo. Czyli musimy się zatrzymać na etapie, na którym ciągnie nas brzuch. Potem jak przestaje ciągnąć, znaczy, że to moment do opuszczenia. Zaczynamy wydech, unosić klatkę, patrzymy w sufit. Stabilna miednica, stopy luźne. I z wdechem opuszczamy kręg po kręgu. Bardzo ważna jest technika, można robić 200 brzuszków, nie będą one efektywne. Nie dadzą w ogóle żadnych rezultatów, tak? Z wydechem unosimy, z wdechem opuszczamy. Dobrze, opuszczamy klatkę, ręce wzdłuż ciała. Zrobimy teraz skrzydła motyla razem ze wskłonem. Kto ma dolegliwości w odcinku szyjnym, nie robi tego ćwiczenia. Po prostu zwykły skłon. Z wdechem przenosimy ręce za głowę. Zaczynamy wydech, unosić klatkę.
i ręce bokiem wzdłuż ciała i daleko w przód. Jak mówię daleko w przód, znaczy, że głowa do pionu idzie. Z wdechem przenosimy ręce za głowę. Zaczynamy wydech, unosić klatkę i ręce ruszają bokiem wzdłuż ciała i daleko w przód. Z wdechem przenosimy ręce za głowę. Przez ten pierwszy etap ręce zostają przy głowie i dopiero później ruszają. Z wdechem przenosimy ręce za głowę. Zaczynamy wydech. Z wdechem przenosimy ręce za głowę. Z wdechem. Wdech i zaczynamy wydech, unosić klatkę i dopiero ręce bokiem wzdłuż ciała, a głowa na sam koniec. Zaczynamy wydech, unosić klatkę i dopiero po tym krótkim etapie ręce bokiem wzdłuż ciała i daleko w przód. Bardzo ładnie nam się uaktywnia brzuch. Zaczynamy wydech, unosić klatkę i dopiero ręce bokiem. Powoli unosić klatkę. Chwilę z tą długą dźwignią. Przytrzymujemy. Ostatni raz. Dobrze. Opuszczamy klatkę. Pojedynczo unosimy nogi do pozycji krzesełka. Ręce pod głowę. Skłon wzorcowy. Wdech przygotowawczy. Z wydechem unosimy klatkę. Patrzymy dalej w sufit i z wdechem opuszczamy. Z wydechem unosimy i z wdechem opuszczamy. Komu ciężko utrzymać nogi w pozycji krzesełka, opuszcza nogi na matę. I zwykły skłon. Opuszczamy klatkę i nogi pojedynczo, dwa oddechy i znowu pojedynczo nogi do pozycji krzesełka, ręce wzdłuż ciała na początek, wdech przygotowawczy, z wydechem uaktywniamy dolne przyczepy i unosimy pupę do góry, z wydechem opuszczamy, z wydechem unosimy, z wydechem opuszczamy, ma być ciężko, zawsze mówię na zdjęciach. Jak nie jest ciężko, to znaczy, że nieprawidłowo wykonujesz to ćwiczenie. Z wdechem unosimy, z wdechem opuszczamy. Wyobrażamy sobie, że mamy jakąś rzecz na brzuchu i próbujemy tą rzecz unieść do góry. I pojedynczo opuszczamy nogi na matę. I jeszcze raz to samo, pojedynczo nogi do pozycji krzesełka. Dla utrudnienia można unieść klatkę. Czyli ręce pod głowę, unosimy klatkę, wdech z wydechem, unosimy pupę do góry, z wdechem opuszczamy. Izolacja dolnych przyczepów, zatem klatka zostaje na tej samej wysokości, cały czas nie opuszczamy w trakcie ćwiczenia. Zostajemy na tej samej wysokości z klatką, cały czas trzymamy klatkę na tej samej wysokości. Wydaje się proste ćwiczenie. A mimo wszystko odczuwamy te mięśnie. Bardzo dobrze, intensywnie. Dobrze, pojedynczo opuszczamy nogi na matę. Kolejne ćwiczenie, też na dolne przyczepy. Żabka. Pojedynczo unosimy nogi do pozycji krzesełka, ręce pod kolanami. Rozchylamy kolana na boki, stopy razem, wdech przygotowawczy. Z wydechem obciągnięte palce. Prostujemy nogi w stawach kolanowych. A z wdechem wracamy piętka do piętki. Wydech. Prostujemy i z wdechem powrót. Wydech. Wdech. Thank you.
Dobrze. I pojedynczo opuszczamy nogi na matę. Dobrze. Usiądziemy sobie. Podpieramy się rękami z tyłu. Łokcie patrzą do tyłu, palce w kierunku ciała, łokcie do tyłu, nogi na szerokość bioder. Unosimy prawą nogę do góry. Wdech przygotowawczy, z wydechem przesuwamy cegłówkę. Wyobrażamy sobie, że mamy cegłówkę, którą przesuwamy. I dynamicznie noga do środka z wydechem. Wdech, powrót. Ramiona daleko od uszu. Praca rąk, tak? Ręce pracują w pilatesie przy okazji. I druga noga, tak samo. Wdech, unosimy nogę do góry, wdech przygotowawczy z wydechem. Dynamiczny ruch do środka. Nie kołyszemy miednicą, uwaga. Dobrze, opuszczamy nogę na matę, rozluźnimy na sekundę ramiona. I jeszcze raz to samo. Palce w kierunku ciała, łokcie do tyłu, ramiona daleko od uszu, unosimy nogę do góry i rotujemy piętą do środka. I teraz zadartą piętką przesuwamy do środka, a obciągnięte palce wracają. Wydech i wdech. Joseph Pilates trenował tancerzy, stąd dużo takich elementów baletowych, tak, w tej metodzie. Ale są to elementy, które też pięknie kształtują uda. Wydech, wdech, bardzo fajna informacja dla pań, tak? Dobrze, trudne ćwiczenie. Opuszczamy nogę i druga noga, tak samo pięta do środka. Wydech, palce obciągnięte na zewnątrz. Wydech. Wdech. Trudne do opanowania. Jest to ćwiczenie, którego jeszcze nie trenowaliśmy tak do tej pory intensywniej. Bo jest to naprawdę trudne ćwiczenie. Wydaje się proste, jak wiele zresztą w tej metodzie. Rozluźniamy ramiona. Nogi na szerokość bioder, ręce do boku, twist. Opuszczamy ramiona. Wdech przygotowawczy z wydechem. Twist w jedną stronę, lekko pogłębiamy, tu spinamy bok przeciwny. Wdech do środka, z wydechem twist w drugą, lekko pogłębiamy, wdech. Tak ćwiczymy lub na stopach dla ułatwienia. Może przodem się postawił. Nogi lekko rozchylone, wdech z wydechem, twist, wdech. 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 Wdech, czyli można sobie ułatwić to ćwiczenie, wówczas mamy proste plecy i odciążone przede wszystkim w tym odcinku lędźwiowym. Dobrze, rozluźniamy. Zrobimy sobie rolowanie jeszcze do przodu. Proste plecy, łopatki opuszczone. Od wewnątrz napieramy proste ręce na uda. Uda napierają na ręce, praca tutaj jest. Wdech przygotowawczy i z wydechem. Najpierw zaczynamy od głowy, a następnie kręg po kręgu. Rolujemy w dół, na dole robimy wdech i z wydechem łagodnie kręg po kręgu do góry. Zwłaszcza osoby ze zwyrodnieniami kręgosłupa, ostrożnie w tym ćwiczeniu wdech. Z wydechem, głowa na scenie, kręgosłup, kręg po kręgu, rolujemy w dół, na dole wdech i z wydechem kręg po kręgu. Górę, poprawa pozycji, wdech z wydechem, kręg po kręgu, robimy w dół, wdech i z wydechem, łagodnie w górę, wdech z wydechem, kręg po kręgu, w dół, wdech z wydechem, górę. Dobrze, rozluźniamy i na chwilę przechodzimy do podparcia przodem. Zaokrąglamy plecy,
i leciutko do tyłu, rozluźnienie dolnego odcinka pleców, przygotowanie do ćwiczenia. I kładziemy się na macie, czoło na rękach, nogi na szerokość bioder, luźne pośladki. Wdech przygotowawczy, z wydechem unosimy klatkę minimalnie. Luźne stopy, luźne pośladki, z wdechem opuszczamy na matę. Z wydechem unosimy minimalnie, z wdechem opuszczamy. Czyli izolujemy do pracy same, plecy, tak? Luźne pośladki, luźna tylna strona ud. Izolacja do pracy pleców samych. Jak najmniej. Nie rwiemy też, staramy się nie rwać, tak? Pleców z maty. Troszkę wyżej wdech z wydechem, unosimy plecy trochę wyżej, do pierwszego spięcia pośladka i z wdechem opuszczamy. Z wydechem ciut wyżej i z wdechem opuszczamy. Rozluźniamy, opuszczamy klatkę. Przechodzimy do podparcia niskiego, dłonie, łokcie na macie przy ciele. Wycofujemy ramiona daleko od uszu. Wdech przygotowawczy, z wydechem unosimy klatkę. Najpierw ciężar jest na plecach, potem przechodzi na ręce. Finał pół na pół, ciężar na plecach, na rękach. I z wdechem opuszczamy. I znowu zaczynamy wydech, unosić klatkę. Same plecy dźwigają, potem wspierają się rękami. Z wdechem opuszczamy. Z wydechem unosimy i z wdechem opuszczamy. Nie unosimy kolców biodrowych od maty, nie odrywamy. I zawsze pracujemy w granicy komfortu. Czyli tak, żeby nie odczuwać żadnego bólu. Dobrze, opuszczamy klatkę, czoło na rękach. Mobilizujemy tylną stronę ud i pośladki. Gotowe do pracy. Wdech przygotowawczy, z wydechem kick prawą nogą, z wydechem opuszczamy, z wydechem kick lewą. Z wydechem opuszczamy, z wydechem kick, wdech, z wydechem kick, wdech. I podwójnie, wdech, wdech. Rozluźniamy i jeszcze raz mobilizujemy, wdech, z wydechem kick, dwiema nogami, z wydechem opuszczamy, z wydechem kick, wdech. Rozluźniamy. Do podparcia niskiego, dłonie, łokcie na macie, przy ciele, wycofujemy ramiona daleko od uszu. Mobilizujemy tylną stronę ud i pośladki. Wdech przygotowawczy, z wydechem kick dwiema nogami, z wdechem opuszczamy, unosimy klatkę. Wydech, kick. Wdech, klatka. Wydech, kick na zmianę. I klatka. Połączenie całej tylnej strony. Do tych ćwiczeń musimy mieć już wypracowany pośladek, bo jeśli
pośladki nie chodzą, nie pracują tak jak trzeba, w tych ćwiczeniach górę bierze grupa kulszowo-goleniowa. Zagłusza je po prostu. Zatem nie można tych ćwiczeń wprowadzać za wcześnie. Rozluźniamy i pomaleńku do podparcia przodem zaokrąglamy plecy i lekko do tyłu rozluźniamy się. Są to intensywne ćwiczenia, naprawdę spinające na pewną stronę, więc warto rozciągnąć się w międzyczasie przed kolejnymi ćwiczeniami. Dobrze. Do podparcia przodem. Pozycja neutralna. Ręce pod ramionami, kolana pod biodrami, łopatki ściągnięte. Rozluźniamy odcinek lędźwiowy. Robimy stół z pleców i stół w odcinku lędźwiowym. Minimalnie uginamy pod ciężarem. Pozycja neutralna, wyjściowa. Kot wielbłąd. Wdech przygotowawczy. Z wydechem zaokrąglamy plecy do góry. Z wdechem wracamy do pozycji neutralnej i z wydechem w dół. Na początek łagodnie. Z wdechem do pozycji neutralnej, z wydechem w górę. Z wdechem pozycja neutralna, z wydechem w dół. Z wdechem pozycja neutralna, z wydechem w górę. Kolce jakby chciały dotknąć tutaj żeber. Z wdechem do pozycji neutralnej i z wydechem w dół. Kolce wystające jakby chciały dotknąć ud. Z wydechem w górę. Czyli tutaj pogłębiamy troszeczkę. Z wydechem w dół. I z wydechem w górę. Skracamy mięśnie brzucha. Wyobrażamy sobie, że chcemy je skrócić, czyli jeszcze więcej można. Z wdechem do pozycji neutralnej. I z wydechem w dół wydłużamy mięśnie brzucha. Czujemy, że nam się jeszcze więcej rozciągają. Z wdechem pozycja neutralna. Z wydechem w górę. Wdech, pozycja neutralna. I z wydechem w dół. Z wdechem pozycja neutralna. I zatrzymujemy się. Stabilna miednica, nieruchoma. Pozycja neutralna, wyjściowa. Stabilna miednica. Wysuwamy prawą nogę, sunąc po macie. Nieruchoma miednica. Wdech przygotowawczy. Z wydechem unosimy nogę do wysokości kolca. I z wdechem opuszczamy. Z wydechem unosimy. Z wdechem opuszczamy. Z wydechem unosimy. W linii ciała aktywujemy jednocześnie wewnętrzną stronę uda. Dobrze, chowamy tą nogę, bardzo ładnie, i wysuwamy drugą nogę, sunąc po macie. Wdech przygotowawczy, z wydechem unosimy nogę do wysokości kolca i z wdechem opuszczamy. Nie za stabilna miednica, nie za wysoko, uwaga. Przechylimy ciężar na drugą stronę, automatycznie pójdziemy nogą za wysoko, pobudzimy inne partie mięśniowe. Dobrze, chowamy nogę, zaokrąglamy plecy i lekko do tyłu rozluźniamy. I jeszcze raz do podparcia przodem. Pozycja neutralna, wyjściowa, czyli pamiętamy, ściągamy łopatki. Stabilna miednica, wysuwamy prawą nogę, sunąc po macie i przygotowujemy na przeciwległą rękę. Czyli tak, wysuwamy. Wdech przygotowawczy, z wydechem unosimy nogą rękę do wysokości kolca i z wdechem opuszczamy. Z wydechem unosimy, z wdechem opuszczamy. Jednocześnie aktywna wewnętrzna strona uda. Nie windujemy nogi za wysoko. Pośladek nas sprowadzi. Mocny pośladek wyprowadzi ładnie nam nogę do góry. Dobrze, chowamy rękę, nogę i zmiana strony. Stabilna miednica, wysuwamy
drugą nogę, sunąc po macie, miednica stabilna. Wdech z wydechem, unosimy rękę, nogę do wysokości kolca. Z wdechem opuszczamy. Dobrze, opuszczamy rękę, nogę, zaokrąglamy plecy lekko do tyłu, rozluźnijmy sobie nadgarstki. Można zrobić falę Dunaju, tak? Czyli rozluźnić nadgarstki. I wracamy do podparcia przodem. Opieramy się na palcach stóp. Wdech przygotowawczy, z wydechem unosimy kolana minimalnie. Z wdechem opuszczamy. Z wydechem unosimy minimalnie. Z wdechem opuszczamy. Z wydechem unosimy minimalnie. Z wdechem opuszczamy. Pamiętamy o neutralnym ułożeniu. Lekko opuścimy. Ściągamy łopatki. Tak ważne jest ułożenie neutralne, bo tylko wtedy integruje się praca mięśni wewnętrznych i globalnych. Zaokrąglamy plecy, leciutko do tyłu, rozluźniamy ciało w jednej linii. Głowa oparta o ramię. Górne ramię, przyciele dłoń na macie, wysuwamy górną nogę, kolano na wysokość kolca biodrowego, dolną nogę prostujemy, wdech przygotowawczy, z wydechem unosimy nogę minimalnie nad matę, z wydechem opuszczamy, z wydechem unosimy minimalnie jak najmniej, z wdechem opuszczamy, aktywacja mięśni przewodzicieli, minimalnie. I maksymalnie w granicy kontroli pozycji. Z wydechem unosimy maksymalnie i z wdechem opuszczamy. I chwilę przetrzymujemy w górze. Opuszczamy nogę na matę, zmieniamy stronę. Znowu ciało w jednej linii, głowa na ramieniu, ramię górne przyciele, dłoni na macie. Wysuwamy górną nogę, kolano na wysokość kolca biodrowego, dolna noga prosta. Wdech przygotowawczy, z wydechem unosimy nogę minimalnie. Z wdechem opuszczamy, z wydechem minimalnie i z wdechem opuszczamy. I troszkę wyżej tych, z wydechem ciut wyżej i z wdechem opuszczamy. I druga strona, ustawiamy się w bocznej pozycji, górne ramię przyciele, dłoń na macie, górna noga, kolano na wysokości kolca biodrowego, dolna noga prosta, wdech przygotowawczy, z wydechem unosimy nogę minimalnie i z wydechem opuszczamy, z wydechem minimalnie i z wydechem opuszczamy. I maksymalnie wdech, z wydechem unosimy nogę maksymalnie i z wydechem opuszczamy.
i przytrzymujemy w górze. Opuszczamy nogę na matę. Kładziemy się na plecach. Pozycja neutralna, zakładamy nogę na nogę, odwodzimy kolano, dolna noga do góry, stopa do góry, stabilizujemy się pod kolanem rękami i przechylamy się delikatnie na stronę nogi prostej w granicy kontroli pozycji i chwilę przytrzymujemy. Rozluźniamy sobie pośladek. Mięsień średniopośladkowy dokładnie tutaj. Opuszczamy nogę i druga strona, noga na nogę. Odwodzimy kolano w granicy kontroli miednicy, żeby nam się nie przechyliła. Dolna noga do góry, stopa do góry, stabilizacja pod kolanem i przechylamy się minimalnie na stronę nogi prostej. Chwilę przytrzymujemy w tej pozycji. Opuszczamy nogę, kładziemy się na boku, ciało w jednej linii znowu. Przysuwamy stopę naraz na wysokość pośladka, tak przygotowawczy. Z wydechem unosimy górną nogę, czyli otwieramy książkę, z wdechem zamykamy miednica, stabilna, nieruchoma. Z wydechem unosimy i z wdechem opuszczamy. I rozluźniamy, zmieniamy stronę. Ciało w jednej linii. Głowa oparta o ramię. Przesuwamy stopy naraz na wysokość pośladka. Kąt między udem pod udziem większy lub równy 90 stopni. Wdech przygotowawczy, z wydechem unosimy górną nogę. Z wdechem opuszczamy. Właściwe, tylko właściwe ułożenie w tym ćwiczeniu gwarantuje właściwe efekty. Opuszczamy nogę, rozluźniamy, staniemy. Kilka ćwiczeń w pozycji stojącej, mały początek. Przeprowadziłam już na poprzednich zajęciach testy z grupą. Mięsień czworogłowy, uda, jest w stanie znieść obciążenie ciężarem ciała, zatem można ćwiczyć w pozycji stojącej. Na początek kilka przysiadów. Wdech przygotowawczy, z wydechem pochylamy się delikatnie, ciało do przodu, zachowując proste plecy, miednica idzie do tyłu. I z wdechem, taki półprzysiad, z wdechem wracamy do pozycji wyjściowej, z wydechem. I z wdechem wracamy. Kolana nie mają prawa wyjść z linii kostek, czyli miednica idzie do tyłu. Jakbyśmy chcieli siąść na wysuniętym krześle. Z wdechem, powrót. Z wydechem, przysiad, z wdechem, powrót. Uginamy kolana. Uginamy, ale nie wychylamy ich do przodu. Wydech. Kolana nie wychylają się z nich. Czyli tułów nie ruszamy, a bo kolana do tyłu wychylamy się do tyłu. Wydechamy, wydechamy. I teraz spróbujemy z rękami. Wdech, z wydechem, ręce do przodu, z wydechem, do przodu. Niektórzy mówią żartobliwie na to ćwiczenie, ćwiczenie małysza. Z wydechem,
przodu, z wdechem powrót. Czyli dla stabilności łatwiej z tymi rękami, prawda? Dobrze. Kolejne ćwiczenie, które w metodzie się nazywa strzała. Nogi na szerokość bioder. Ja najpierw bokiem pokażę, później przodem. Najpierw bokiem, nogi na szerokość bioder, lekko ugięte. Półprzysiad, ręce w dół, proste plecy, wdech przygotowawczy, z wdechem, ręce do centrum, z wdechem, prostujemy się, nie unosząc ramion, wydech, wracamy do pozycji wyjściowej, wdech przygotowawczy, z wydechem, ręce do centrum, z wdechem, prostujemy się i wydech, powrót do pozycji wyjściowej. A teraz pokażę źle, zaokrąglone plecy do centrum. Czyli to jest źle. Proste plecy. Tak. I powrót. Tak. Tak przygotowujesz. Wydech. Wdech. Wdech przygotowujesz. Wydech. Wdech. Dobrze, kolejne ćwiczenie. Rolowanie do przodu, najpierw bokiem, nogi ugięte leciutko, wdech przygotowawczy, zawsze miednica ciut bardziej do tyłu niż do przodu. Tak jest tyło pochylenie, tak jest pozycja neutralna, nie? Zaczynamy od głowy, kręg po kręgu, rolujemy do dołu na wysokości rąk, na wysokości kolan. Przechylamy ciężar delikatnie do tyłu, tak żeby kolana nie wyszły z linii kostek. I luźniuteńko robimy wdech i z wydechem łagodnie, kręg po kręgu. Idziemy z powrotem do góry. Wdech. Z wydechem głowa, a następnie kręg po kręgu. Rolujemy do dołu, dłonie na wysokości kolan. Wychylamy miednicę do tyłu, wdech i z wydechem kręg po kręgu do góry. Wdech i z wydechem głowa, a następnie kręg po kręgu, luźno na kolanach, luźno, 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 w dół i luźno tylko. Zwisają ręce, zwisają luźno, kolana uginamy, uginamy, uginamy. Kręg po kręgu, łagodnie, do góry. Wdech z wydechem, jeszcze kilka razy. Ja tak podejdę do każdego. Jeszcze indywidualnie sprawdzę to ćwiczenie. Wdech i z wydechem. Kręg po kręgu, łagodnie, bardzo łagodnie. Rozluźniamy wszystko. Wdech z wydechem. Zaczynamy od głowy. I kręg po kręgu, dłonie na wysokości kolan, wysuwamy. Mówię sobie, to luźno, luźno, kolana, luźno, 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 a tak może poginąć się przez chwilę, tak? Rozluźnić i kręg po kręgu. Jak uginamy tak kolana, taki wykonujemy, taki delikatny, taki ruch, taki rozluźnia się całe ciało. Więc to też warto tak chwilkę w dole rozluźnić kolana, głowa, następnie kręg po kręgu. W dół, luźniutko kolana, luźno, luźno, luźno. Wdech z wydechem, kręg po kręgu. To gdzieś i tu kształtujemy zmysłowe uwagi. Wdech z wydechem, zaczynamy od głowy. I kręg po kręgu, warto właśnie w kontakcie dłonie z udami zjeżdżać w dół. Wdech i z wydechem. Dobrze. Ok. Kolejne ćwiczenie. Robimy półprzysiad. Wysuwamy jedną nogę do przodu. Druga ugięta. Podpieramy się na tej ugiętej. Ciężar jest cały na tej nodze ugiętej. Zadzieramy, obciągamy palce. Proste plecy. Nie zaokrąglamy pleców. Proste plecy. Zadzieramy, obciągamy. I na boki. Wydech, wdech. Oddech przepływa.
proste plecy. Pochylamy się do przodu. Chwilę przytrzymujemy. Rozciągamy tylną stronę uda. Prosta noga. Zaokrąglamy plecy. Dostawiamy nogę do nogi. Kręg po kręgu, łagodnie. Prostujemy się. Znowu uprzysiad. Wysuwamy do przodu drugą nogę. Podpieramy się na stronie przeciwnej. Teraz przodem pokażę na tej nodze. Zadzieramy, obciągamy palce. Bokiem widać moje plecy, tak? Przodem bardziej pozycję nóg. I na boki. Jest to trudna do wytrzymania pozycja dłuższej. Dlatego na początek mniej powtórzeń. Pochylamy się do przodu. Czyli rozciągamy tu łagodnie tylną stronę uda. Nie mówię, że to mamy na siłę. Zaokrąglamy plecy, dostawiamy nogę na nogi, kręg po kręgu, łagodnie. Wracamy do pozycji wyjściowej. Rozciąganie bokiem. Jedną rękę będziemy opuszczać wzdłuż ciała, a druga wędruje do góry. Patrzymy za tą ręką, która idzie do góry, dolna do wysokości kolana. I tak trzymamy chwilę, rozciągamy boczną partię mięśniową. Oddychamy sobie. Bardzo fajne rozciągnięcie. Chwilę przytrzymujemy. Łagodnie. Wracamy do pozycji wyjściowej. I druga strona, czyli ręka. Jedna zjeżdża nawet do wysokości kolana, druga do góry. Patrzymy za ręką do góry. Wyciągamy. Oddychamy. Zawsze przy stretchingu oddychamy. Pamiętamy o oddechach magicznych. Gdy oddychamy, rozluźniają nam się mięśnie. Gdy przestajemy oddychać, spinają się. Więc ważne jest, żeby nie wstrzymywać oddechu. I wracamy do pozycji wyjściowej. Jedna noga do przodu, druga do tyłu. Rozstawiamy. Ciężar równo na obydwu stopach jest rozłożony. I spróbujemy sobie szerzej. Szerzej. Tu pionowo jesteśmy ustawieni. Wyobrażamy sobie, że nasza miednica to winda, którą musimy zjechać w dół. Kolano nie może wyjść z linii kostki. Zjeżdżamy jak najniżej, ale tak, żeby nie postawić kolana na macie. I z wdechem wracamy do góry. Z wydechem zjeżdżamy w dół i z wdechem w górę. Ćwiczenie naprawdę trudne na pierwsze ćwiczenia. Tutaj jeszcze nie ćwiczyliśmy tego ćwiczenia. Na początku były tylko testy. Zatem nie pochylamy się do przodu. Tak. I do góry. Czyli winda pionowo zjeżdża w dół. I do góry. Szerzej. I tak, ciężar poszedł na tą nogę. Prawda? Czujemy. Ciężar, jak sobie wyobrazimy, że ciężar ma być na obydwu stopach, to nie ma opcji, żebyśmy przenieśli i troszeczkę szerzej bym wystawiła nogi jednak. I chwilę przytrzymujemy w dole. Chwilę przytrzymujemy. Nie pochylamy się. I wracamy do pionu, dostawiamy nogę do nogi i druga noga. Rozstawiamy symetrycznie, ciężar równo rozłożony na obydwu nogach. Winda zjeżdża w dół i do góry, pionowo. Z wydechem w dół i z wdechem do góry. Kolano nie wychodzi z linii kostki. Ciężar równo rozłożony. Wczuwamy się w ciało. Nie pochylamy się do przodu. Szerzej nogi. Postawiła. Szerzej nogi. I cały ciężar poszedł Ci na tą przednią nogę. Więc mniej. No. Jedna noga do przodu, druga do tyłu. Łapiemy sobie tą gumę na takiej wysokości, żeby nie nadwyrężać nadgarstków, czyli tak, tak. Czyli tak,
wdech przygotowawczy z wydechem wycofujemy gumę do tyłu, ręce wzdłuż ciała, łokcie przy ciele. I z wdechem rozluźniamy wydech. Wycofujemy, wdech rozluźniamy. Z wydechem. Bliżej troszeczkę. Żeby nie nadwyrężać nadgarstków. Bo tutaj przeciążasz, tak? A chcę, żeby były proste nadgarstki. Jeszcze mniej. Jeszcze krócej. I do tyłu. Tak. Tak, tak, żeby nie nadwyrężać nadgarstków, a jednocześnie, żeby triceps sobie popracował. Tak. I teraz dłonie razem. I ramiona zostają w górze, proste plecy. Łokcie idą pierwsze. Tutaj już można troszeczkę gumę wydłużyć, tak? Bo tutaj to otworzenie będzie większe. Z wydechem unosimy ręce razem, łokcie do góry. Rozluźniamy w takim razie, jak zapomnę. Nie na siłę. Nigdy nie robimy, nie pracujemy w bólu. To pamiętamy. Podstawowa zasada. Łokcie przodem. Dalej od ciała. O. Dobrze. I rozluźniamy. Rękę za głowę, łokieć w dół. Opuszczamy. Rozluźnimy sobie triceps. Za głową. Ile możemy, tak? Czyli w ten sposób. Zmiana ręki, druga strona. Dobrze, rozluźniamy. Jedna noga do przodu, druga do tyłu, stopa przy kolanie, celujemy kolanem między piersi, dłonie w różnych odległościach, zbliżamy pępek w kierunku kolana. Te ćwiczenia takie rozciągające, które warto zawsze włączać. Dobrze, ręce do tyłu, palce w kierunku ciała, patrzę, unosimy biodra do góry, rotujemy biodrem w stronę kolana wysuniętego. Rozciągamy całą powięź biodrowo-lędźwiową. I ręce do tyłu, palce w kierunku ciała, biodra do góry. Unosimy i rotujemy biodrem w stronę kolana wysuniętego. Opuszczamy biodra. Siadamy po turecku, proste plecy, łopatki opuszczone, wdech. Z wydechem zaokrąglamy plecy, ręce do przodu, spacer farmera do linii kolana. W linii kolana przechylamy się na tą stronę, nie odrywamy pośladków. Fantastyczne rozluźnienie pleców. Po dniu pełnym stresu polecam ten stretching. I w drugą stronę ręka obok ręki do linii kolana. W linii przechylamy się na tą stronę. Ręka obok ręki do środka, kręg po kręgu, łagodnie prostujemy się. Opuszczamy ramiona. Prawe nieco niżej, głowa na przeciwną stronę, lekko do przodu. Rozluźnijmy jeszcze mięsień trapezowy. Pomału na tym skończymy nasz trening.
Łagodnie wracamy do pozycji wyjściowej, druga strona, lekko opuszczamy lewe ramię, głowa na przeciwną stronę i lekko do przodu.